stworzyliście coś nowego. Pierwszy energetyk dla graczy komputerowych. Jak powstał pomysł na stworzenie czegoś takiego? Znaczy, po pierwsze nie jesteśmy energetykiem. Jesteśmy, prawnie mówiąc, suplementem diety dla graczy z opcją dodania energii dla osób, które spędzają dużo czasu przed komputerem. A pomysł wyszedł z tego, że takiego produktu nie ma w Polsce, nie ma na świecie, nie ma czegoś takiego dedykowanego tylko i wyłącznie dla graczy. Jeżeli gracze chcą być traktowani jako sportowcy, a w sporcie suplementacja jest normalna, więc dlaczego nie stworzyć suplementów dla graczy? Jakie składniki zawiera Power Up? Power Up skupia się głównie na witaminach, na ekstrakcie z nagietka poprawiającym wzrok. Generalnie jest 12 głównych składników, którym celem jest poprawa koncentracji, niwelacja zmęczenia, dodatkowe witaminy wspomagające osoby spędzające dużo czasu przed komputerem, wzmacniające odporność. Próbował Pan swojego produktu albo pije Pan go? To oczywiście, że piję. To trudno, żebym nie pił swojego własnego produktu. Czy pijąc ten produkt, Pana praca staje się łatwiejsza albo wydajniejsza? Znaczy, staje się łatwiejsza, bo robię produkt, który sam wierzę, który mi smakuje, więc gdyby tak nie było, to na pewno byłoby dużo, dużo trudniej. Co oznacza zostać szef gaming oficerem? Chief gaming officerem. Jest to nasza... Robimy akcję rekrutacyjną, gdzie szukamy osoby do pracy marzeń. Osoby, która będzie miała kontakt z graczami, będzie miała kontakt z youtuberami, będzie się mogła poruszać w tej całej strefie związanej ze sportem i szukamy osoby, która po prostu będzie się tym pasjonowała i będzie mogła robić to, co lubi. Jak stać się jednym z Waszych podopiecznych? Trzeba mieć głowę otwartą, dużo kreatywności i interesować się grami. Kto może zostać taką osobą? Każdy. Nie dajemy żadnych limitów, nie mamy limitów dotyczących wieku, nie mamy limitów dotyczących płci ani wykształcenia. Trzeba po prostu nas zaskoczyć i na to liczymy. A do kiedy trwa rekrutacja do tego programu? Rekrutacja trwa bodajże do 21 czerwca i wszystkie informacje można znaleźć na stronie cfxcgo.com. Jakie są Wasze odczucia jako jednych z wystawców na temat tych targów, na temat organizacji? Znaczy, to wystarczy spojrzeć, jakie są tłumy. Jest piątek, godzina chyba 13 teraz, więc spodziewam się, że w weekend będzie jeszcze więcej ludzi, co nas bardzo, bardzo cieszy. Co szczególnie Wam się tutaj spodobało? Ludzie! Proszę zobaczyć, ile ich jest. Czy jeżeli miałyby się odbyć kolejne edycje Good Game Expo i Warsaw Comic Con, przyjechalibyście tutaj? No, jesteśmy tego pewni, zresztą mamy biuro dosyć niedaleko stąd, więc dla nas to nie była jakaś daleka wycieczka, ale tak, będziemy chcieli być na kolejnych edycjach. Dziękuję bardzo za wywiad, mam nadzieję, że będziecie się tu dobrze bawić i że znajdziecie odpowiednie osoby na stanowisko Chief Gaming Officera. Dziękuję również.